gdzieś tam dzieci pouciekały. To naprawdę się stało, nowy rozdział w historii ludzkości. Nawet czas od tamtego momentu zaczął być mierzony od czasów przed Chrystusem do czasów po Chrystusie. Wpływ wydarzeń z betlejemskiego żłobu to wpływ na życie ludzi nie tylko wtedy, ale i dziś. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie niesiona wtedy, niesiona jest dzisiaj nawet po 2000 lat. Oto na świat przyszedł Zbawiciel, Boże Słowo mój Emanuel, co znaczy Bóg z nami, taka jest wykładnia tego imienia. Bóg z nami, co znaczy, że Bóg uczynił niezwykłą rzecz. Coś, co myślę nawet jako ludzie, kiedy ja o tym myślę, nigdy do końca nie pojmiemy. Bóg z nami, to znaczy, że Bóg jest z tobą i mną zawsze żywo zainteresowany. I w dzisiejszych czasach to też jest takie nie do końca oczywiste, że Bóg jest nami zainteresowany. Czasami zdarza się słyszeć, i ja również słyszę, albo kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi i oni mówią, Boga nie ma. Taka bardziej optymistyczna wersja to ludzie, którzy mówią, no może Bóg i gdzieś tam jest, ale tak naprawdę w żaden sposób nie jest mną jako człowiekiem zainteresowany. Mam swoje problemy, wiele cierpienia, wiele różnych doświadczeń. Gdyby był Bóg, myślę, że życie wyglądałoby inaczej. Czy rzeczywiście to jest prawdą? Jak mogłoby to być prawdą, skoro tu czytamy, że Emanuel, Bóg z nami, przyszedł na ten świat dać świadectwo prawdzie, i to prawdą jest to, że Bóg jest ciągle mną i tobą zainteresowany i On chce, aby nasze życie było wypełnione Jego obecnością. Ja myślę sobie tak, nikt, kto nie byłby drugim człowiekiem zainteresowany, nie zrezygnowałby z tak wielu przywilejów, chwały, jaką Jezus miał, będąc u Ojca, z tego całego majestatu, by przyjść na ten świat, nie być królem, który w wielkich salonach, w wielkich pałacach miałby być Mesjaszem i życie byłoby piękne i wygodne. Od samego początku Jezus, którego widzimy, to Jezus, którego rodzina musi uciekać. To Jezus, którego Herod próbuje zabić. To Jezus, który tak naprawdę nie jest pewny dnia jutrzejszego. To nie Jezus, który urodził się i wszystko, czego mógł sobie zamarzyć, miał tak jak my byśmy chcieli dla naszych dzieci. Tak? Kiedy ma się rodzić dziecko, kombinujemy, żeby miało wózek, najlepsze łóżeczko, najlepsze to i najlepsze tamto, tak? Bo rodzi się dla nas ktoś ważny, ktoś niesamowicie cenny i jesteśmy w stanie żyły z siebie wypróć, żeby tylko to dziecko godnie przyszło na świat. Niektórzy nawet myślą, ten szpital, tamten szpital, jak to zrobić, żeby to była najcudowniejsza chwila w jego życiu. Kiedy Jezus się rodził, On zrezygnował z całej chwały i majestatu, jaki miał do Ojca i przyszedł na ten świat. Boże Słowo mówi, aby być sługą, ja bym powiedział, czytając całkowicie Boże Słowo, to Stwórca przyszedł do swojego stworzenia. Stał się człowiekiem podobnym do nas, doświadczonym, Boże Słowo mówi, we wszystkim za wyjątkiem grzechu. I to naprawdę się stało. 2000 lat temu te wydarzenia miały miejsce. Trudno jest więc wierzyć, patrząc na Jezusa, na Jego życie, na historię Jego życia, na to, co Boże Słowo w tym temacie nas uczy. Trudno jest wierzyć w to, że Bóg się mną albo tobą nie interesuje. Tego dnia, kiedy Maryja usłyszała słowa anioła, że pocznie, porodzi syna, Nie miała pojęcia, jak bardzo zmieni się jej życie. Łukasz opisuje to tak. A w 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I przedszy do niej rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tymi słowy i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Ona się tego nie spodziewała. Oto Bóg wybiera tę młodą dziewczynę, by stała się pewnego rodzaju częścią boskiego planu zbawienia dla człowieka. Ona ma być tą, którą Bóg wybrał spośród wielu kobiet tamtych czasów, aby porodziła Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W każdym szczególe, mimo trudności, które były związane z narodzinami i z późniejszym życiem, Bóg troszczył się o Marię, o Józefa i o Jezusa. Tak jak powiedziałem, nie wyobrażalibyśmy sobie
inaczej byśmy mogli sobie wyobrażać przyjście na świat kogoś takiego, kogo nazywamy Królem Królów albo Panem Panów. Niedawno, pewnie też waszej uwadze nie umknęło, chyba że nie oglądacie wiadomości, nie słuchacie wiadomości, ale na świecie miał się pojawić potomek królewski w Wielkiej Brytanii. I wiecie, to było niesamowite spekulacje. Będzie chłopak czy dziewczyna, jak będzie miał na imię, niektórzy nawet zarabiali na tym, obstawiali imiona, jakie będą. Słuchajcie, idzie na wszystkim dzisiaj zarobić i nie tylko Polacy mają pomysły. Wielu wyczekiwało tego przyjścia. Zastanawiali się, no dla mnie, no fajnie, no jakaś tam rodzina będzie miała dziecko. Ale nie, dla mnie nie bardziej szczególne niż wszystkie inne dzieci, które przychodzą na świat. Oni wyczekiwali, oni przygotowywali się do tego wydarzenia. Z Jezusem, Mesjaszem, Królem Królów było inaczej. Niewielu ludzi czekało na ten dzień. Niewielu. Jak czytacie Boże Słowo, to nie widzimy tłumów, które po prostu czekały na ten dzień i kiedy przyszło wypełnienie, powiedziały, no i właśnie teraz to nastąpiło. Władcy cesarstwa nie widzieli tego, co się wydarzyło. Herod nie przybiegł oddać pokłonu, a wręcz przeciwnie, kiedy się dowiedział o tym, co się wydarzyło, to chodziło o jego władzę, o jego stanowisko. Król królów, ktoś, kto może dla niego stanowić problem, więc trzeba go zlikwidować. Ci, którzy z racji swojej profesji, będąc duchowymi przywódcami narodu, powinni z niecierpliwością chcieć oddać pokłon Mesjaszowi, nie mają bladego pojęcia, co wydarzyło się w Betlejem, chociaż proroctwa o tym jasno mówiły, że Betlejem będzie wyniesione wysoko, tam narodzi się Zbawiciel, Mesjasz. Wszystko to wiedzą. Znają proroctwa, znają proroków, znają Izajasza i wszystkich innych tych proroków, którzy nawoływali do przyjścia, nauczali na temat przyjścia Jezusa Chrystusa, ale to nie ci ludzie przybiegają, nie ci ludzie oddają pokłon Jezusowi. Anioł nie ukazuje się najwyższym władzom, lecz zwykłym, prostym pasterzom, którzy na co dzień zajmowali się strzeżeniem owiec. Strzegą swoich stad. Słuchajcie, gdyby ktoś taki miał przyjść jak Król Królów, tak jak mówimy w zwykłym świecie, w Królestwie Wielkiej Brytanii, to wszystko jest wokół tego się kręci. A tutaj przychodzi Król Królów, Pan wszelkiego stworzenia na ten świat. I przychodzi do zwykłych, prostych pasterzy. Do ludzi, którzy nawet gdyby mieli wybierać, to czuli prawdopodobnie by się najmniej godnymi. Anioł przychodzi i czytamy, a byli w tej krainie pasterze w polu, trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. To było naprawdę coś. Anioł ukazuje się tym pasterzom. Za chwilę całe mnóstwo wojsk niebieskich. To musiało robić wrażenie i ja nie dziwię się, że czytam o tym, że ich bojaźń dopadła. Słuchajcie, to byli tacy chuligani trochę tamtych czasów. Tacy faceci, którzy żyli swojej pracy i tam nie przebierali w słowach. Tacy ludzie, którzy, można powiedzieć, niejedno za uszami mieli. Kiedy zobaczyli tą całą chwałę, to przesłanie, to ogarnęło ich przerażenie i to mnie w ogóle nie dziwi. Nie spodziewali się tego dnia, tej nocy, kiedy będą strzec swoich stad, przyjdą do nich aniołowie i ogłoszą właśnie im to, że staną się właśnie oni tą częścią historii zbawienia ludzkości, Bożego planu zbawienia dla ludzi. Biegną zobaczyć to, co się wydarzyło, bo aniołowie mówią, idźcie, a to będzie znakiem dla was. To będzie dla was znakiem. Kiedy ujrzycie, to będziecie wiedzieli, że Mesjasz przyszedł na ten świat. I co oni robią? Nie, no my nie jesteśmy godni. Nie. Oni idą. Kiedy dzisiaj na królewskim dworze rodzi się potomek, najważniejsze głowy państw ślą gratulacje. Wszystko jest na bardzo wysokim poziomie przygotowane. Kiedy urodził się Jezus, pierwsze odwiedziny, które mają miejsce, to pasterze.
zwykli, prości ludzie przychodzący do Jezusa. To, co w nich jest godne naśladowania, to fakt, że poszli ufając przesłaniu aniołów. Nie wiem, jak bardzo zmieniło się ich życie w tamtej chwili. Nie pisze o tym Boże Słowo, jak bardzo się oni sami zmienili, ale myślę, że ono nigdy już nie pozostało takie same. Zastanawiam się, czy byli później tymi, albo przynajmniej pamiętali, może już będąc w podeszłym wieku, chodzili za Jezusem. Nie wiem, jak zmieniło się ich życie. Mam nadzieję, że jednak ono się zmieniło, bo każdy, kto spotka Jezusa i Jego życie, nie może pozostać takie same. Byli jeszcze inni zacni ludzie, których nazywamy trzema królami. W ogóle oderwani od historii Izraela. To byli pogańscy królowie. I słuchajcie, ci ludzie, którzy obserwowali gwiazdy, oni wiedzieli więcej o przyjściu Mesjasza. I gotowość, ich czujność była o wiele większa niż tych wszystkich duchowych przywódców, którym powinno najbardziej na tym zależeć. Tych wszystkich, którzy doskonale znali proroctwa, bo kiedy Jezus chodził po ziemi, to wielokrotnie próbowali złapać Go na pewnej złej interpretacji słów proroków. Oni dobrze wiedzieli, co mówią słowa proroków. Ale przychodzą ci trzej królowie, przynoszą w hołdzie złożyć kadzidło, mirę, złoto. Jezus kiedy się o tym Herod kiedy się o tym dowiaduje, wpada we wściekłość, wybija wszystkie dzieci do drugiego roku życia i nie myślę, że to było tylko kilkoro. Straszna tragedia się dzieje. Tak jest po dziś dzień. Są tacy, po których najmniej można by się spodziewać, że oddadzą hołd Jezusowi. Czasami patrzymy na niektórych ludzi i mówimy, w życiu jest taki bandzior. Albo ten człowiek nigdy nie, on nie, to Bóg dla niego nigdy nie będzie nikim ważnym, nie będzie istniał. I tacy ludzie bardzo często oddają hołd Jezusowi. Uginają swoje kolana. Chcą, aby Jezus zmazał ich grzech, aby dał im nowe życie. I są tacy, którzy robią i dziś wszystko, żeby wymazać imię Jezusa z historii ludzkości, z historii świata. Przykładów nie trzeba daleko szukać, coraz częściej je możemy widzieć w zwykłych wiadomościach. Wszelkie akcje, które mają na celu zmianę nazwy świąt, na przykład, no, można się tutaj czepiać mniej lub bardziej, ale za tym idzie coś więcej niż tylko zmiana nazwy świąt Narodzenia Pańskiego na cokolwiek innego. Coś, co tylko nie będzie kojarzyło się z Bogiem. Coś, co tylko nie będzie kojarzyło się z Jezusem, bo to godzi w uczucia religijne innych ludzi i dlatego musimy to zmienić. Wiecie, to co 2000 lat temu miało miejsce, wtedy też chciano zapomnieć o Jezusie. Nawet kiedy On już leżał w grobie, kapłani mówią, słuchajcie, żeby potem uczniowie nie mówili, że On zmartwychwstał, powiemy, że ukradli Jego ciało. Każdy się tego bał. Od początku ludzie ci po tej niewłaściwej stronie barykady chcieli wymazać imię Jezusa, ponieważ to w tym imieniu jest zbawienie. Zakaz kolędowania w wielu miejscach publicznych, który co już się forsuje, gdzie nie, w niektórych krajach wręcz się już udało. Bo to czasami ludzie mówią, a kolęda to taki wymysł ludzki. No okej. Tak, nie wszystkie kolędy mają właściwą treść, ale te, które po prostu są Słowem Bożym śpiewanym, tak, nie widzę w nich nic niewłaściwego. Nic niewłaściwego. Jeśli ktoś może słyszeć to, co naprawdę wydarzyło się 2000 lat temu śpiewem, super. Super. Jeśli tak, całkowicie w porządku. Ale dzisiaj system próbuje i tego zakazać. Niektórzy próbują wykazać, że Jezus to mit, albo nie całkowicie ktoś ważny, kogo powinniśmy traktować serio. Powiem tak, po 2000 lat nic nowego pod słońcem. Ale czytając Boże Słowo widzimy, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. To, o czym prorokował Izajasz kilkaset lat przed przyjściem Chrystusa, nie jest już tylko wiarą, ale stało się faktem. I czytamy w Izajasza 9 rozdziale, 5 wierszu tak. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Dzisiaj śpiewaliśmy kilka pieśni, które w swojej treści miały ten fragment. Albowiem dziecię się nam narodziło i tymi słowy proroctwo wskazuje na człowieczeństwo Jezusa. To, że był w pełni człowiekiem z krwi i kości, jak każdy z nas i nie miał innego ciała.
Odczuwał ból jak każdy z nas, smucił się, płakał, radował, odczuwał pragnienie, głód. Wszystkie te rzeczy, które dotyczą naszego fizycznego, cielesnego życia. Już w pierwszym kościele pojawiali się fałszywi nauczyciele, którzy twierdzili, że Jezus nie mógł mieć takiego ciała, jak my mamy. Bo to jest niemożliwe, to ciało jest tak na wskroś złe i tam mieli całą filozofię do tego poukładaną. Ale Boże Słowo mówi, on miał takie same ciało. Był w pełni człowiekiem. Boże Słowo mówi, że doświadczonym we wszystkim. Wiecie, co znaczy we wszystkim? To znaczy we wszystkim. Był kuszony, miał swoje pragnienia, ale on nad tym wszystkim panował. Udowodnił nam i pokazał nam, że da się tak żyć. W pełni człowiekiem. Druga część mówiąca, Syn jest nam dany, wskazuje wyraźnie, że na boskie pochodzenie Jezusa. Jezus jest w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. I to jest fundament wiary chrześcijańskiej. Trójjedyność Boga. Boskość Chrystusa, boskość Ducha Świętego. To proroctwo w moim odczuciu mówi też o powtórnym przyjściu Jezusa, kiedy będzie panował ostatecznie jako Król Królów i Pan Panów. Jezus sam o sobie mówił, pamiętacie 28 rozdział Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i ziemi. Ta władza dotyczyła wtedy, ta władza dotyczy teraz, ta władza dotyczy przyszłości, powtórnego przyjścia Chrystusa, chociażby w tysiącletnim królestwie. I to jest ciekawe, kiedy Jezus mówi i daje tą obietnicę uczniom przed swoim wniebowstąpieniem, oni potrzebują tego, to usłyszeć. Oni potrzebują usłyszeć, że w tym wymiarze obecności Bożej, w tym wymiarze obecności Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, nic się nie zmienia, On nadal ma moc. Pamiętacie, oni wiele razy patrząc na Jezusa, na cuda, które czyni, kiedy uciszył morze, sztorm, oni mówią, któż jest ten, któremu i morze, i wiatry są posłuszne. Oni widzieli tą moc. Jak wiele razy stali w zdumieniu, kiedy widzieli ludzi uzdrowionych z chorób, których nikt nie mógł uzdrowić. Nikt tym ludziom nie mógł wcześniej pomóc. Ludziom ślepym od urodzenia, ludziom chromym, trędowatym. Nie było szpitali, superopieki medycznej. Do dzisiaj, słuchajcie, my szczycimy się tym, jak medycyna postąpiła do przodu. Ale prawda jest taka. W większości chorób i tak nie mamy szans. I ten Jezus, kiedy chodził po ziemi, uzdrawiał ludzi, oni widzieli tę moc. Co to teraz będzie? Nagle go z nami nie ma. Ale on mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I oto jestem z wami. Dokąd? Aż do skończenia świata. Wiecie dlaczego aż do skończenia świata? Bo później Boże Słowo mówi, że wierzący ludzie będą z nim. To znaczy, że ten Jezus, który uzdrawiał, to znaczy, że ten Jezus, który wyganiał demony, że ten Jezus, który czynił te wszystkie cuda, które czynił, to jest ten sam Jezus, którego dzisiaj wierzymy i On nadal ma taką moc, my musimy się obawiać. I ci uczniowie nie do końca pewnie to w tym momencie jeszcze rozumieli. Ale zrozumieli, kiedy Duch Święty na nich wstąpił. Zrozumieli, że ta moc nadal jest dana ich Panu Jezusowi Chrystusowi. Wskrzeszenia zmartwych, najbardziej beznadziejne choroby, ludzie, którzy stracili swoje całe majątki, żeby być zdrowym, niczego nie doświadczyli, żadnego uzdrowienia, dopiero kiedy spotkali się z Jezusem Chrystusem. Ten Jezus, widziany oczami Izajasza, przyszedł 2000 lat temu na tę ziemię. Dalej Izajasz mówi o nim, cudowny doradca i dosłownie cudowne, przedziwne rzeczy rządzący. Mówi, Jezus przedziwne rzeczy gadał. Kiedy spotykał się z faryzeuszami i ich punkt widzenia, a jego punkt widzenia to były dwa różne punkty widzenia. Ich patrzenie na miłosierdzie było inne niż patrzenie na miłosierdzie Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus mówił do ludzi, kiedy przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, pamiętacie? Co ludzie chcieli zrobić? Ukamienować. No dokładnie tak. Faceta nie było, który też tego cudzołóstwa by się dopuścił, była tylko ta kobieta. Ale Jezus mówi, czy to nie jest cudowny doradca? No to kto z was jest bez grzechu, to ten pierwszy. Słuchajcie, to jest Jezus. On ma całkowicie inny punkt widzenia rzeczywistości. Tamci już mieli kamienie w ręce. Sprawiedliwość, zakon mówi, jak złapiesz kobietę, czy złapiesz na cudzołóstwie, no to ukamienowanie. Rzeczywiście to jest napisane. Ale Jezus jest cudownym doradcą. Mówi, nie. A do niej mówi, idź i więcej nie grzesz. I takich sytuacji w Nowym Testamencie jest całkiem sporo.
imię to uwypukla nadzwyczajną roztropność, dzięki której jako władca będzie podejmował najwłaściwsze decyzje. Pamiętacie, kiedy przychodzą do Jezusa i próbują go złapać na podatku? No to komu się co należy? Co Jezus mówi? Co cesarskie cesarzowi? Co boskie Bogu? Kiedy mówi: Piotrze, idź zarzuć w pyszku ryby, będzie moneta, zapłać. To jest cudowny doradca. Mało tego, ten Zbawiciel, który przed 2000 lat temu na ten świat, jest nadal cudownym doradcą. On nadal chce prowadzić twoje życie. On nadal chce ci powiedzieć, co naprawdę jest ważne, co naprawdę ma znaczenie. On nadal wie, jakie są drogi wyjścia z pokusy. Paweł napisał w liście do Koryntian, że nigdy nie jesteśmy kuszeni ponad miarę, a Bóg daje nam wyjście i z pokuszenia. Potrzebujecie czasami po prostu porady? No jak czegoś nie wiem, to myślę, kto by mi mógł powiedzieć na dany temat. Jak czegoś nie wiem związanego z budownictwem, to myślę, który z moich znajomych, najczęściej to jest Piotrek, i dzwonię: Piotrek, halo, no i co teraz trzeba z tym zrobić? Dlaczego? Bo wiem, że on w tej dziedzinie jest po prostu dobry. Jeśli będę miał pytania w innych dziedzinach, będę pytał. A Boże Słowo mówi, że Jezus jest cudownym doradcą. Że kiedy zapytam Jego, kiedy będę szukał odpowiedzi u Niego, to będzie właściwa odpowiedź. Bo patrząc na karty Nowego Testamentu, patrząc na odpowiedzi Jezusa, no to ja nie mam, że tak powiem, żadnych wątpliwości, że to, co On radził, to, co On mówił do ludzi, ich zmieniało i było naprawdę, dzisiaj byśmy powiedzieli, strzałem w dziesiątkę. Cudowny doradca. Achaz, czytamy w tej księdze Izajasza, gdybyśmy czytali wcześniejsze rozdziały, to król, któremu Bóg mówi przez proroka Izajasza: słuchaj, poproś mnie o znak. A Achaz mówi: nie, bo jest napisane, że nie będziesz kusił Pana Boga swego. To jest niesamowity gość. Słuchajcie, on nie będzie kusił Pana Boga, ale za plecami Pana Boga układał się z królem asyryjskim, jak się nie mylę, żeby zaatakować wspólnego wroga. To mu nie przeszkadzało. Więc jego doradztwo, czy jego sposób myślenia, jego sposób podejmowania decyzji doprowadził tak naprawdę naród wybrany do skraju zniszczenia. A o Jezusie jest powiedziane, to jest cudowny doradca. Kiedy Jego posłuchasz, na pewno dobrze wybierzesz. On, Achaz, podejmował niewłaściwe decyzje. Naród stał nad brzegiem przepaści. A kiedy Jezus doradza, kiedy Jezus nas prowadzi, życie wygląda całkowicie inaczej. El Gibur to znaczy Bóg mocny. I wiele miejsc Bożego Słowa o tym mówi. Na przykład powtórzonego prawa możemy przeczytać: gdyż Pan wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym, strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów. Któż jest tym Królem Chwały? Psalm mówi: Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. A Nehemiasz mówi: teraz więc Boże nasz, Boże wielki, potężny, straszny, który dotrzymujesz przymierza i łaski, niechaj nie wydać się małym całym ten mozuł, jaki nas spotkał, naszych królów, naszych książąt, kapłanów, naszych proroków, naszych ojców oraz cały lud Twój od czasów królów asyryjskich aż do dziś dnia. Wszystkie te opisy Boga potężnego, wielkiego, mocnego. Co jest ciekawe, czasami, kiedy zastanawiam się nad tym, jak panikuję w swoim życiu, jak zastanawiam się, czy przypadkiem Bóg nie stracił nad czymś kontrolę. Potem czytam, że On jest potężny, że On ma moc. Czytam psalmy, które mówią, że z głębokiego dołu Bóg mnie wyciągnął. Czytam psalmy, które mówią o tym, że kiedy wydawało się psalmistom, że już jest po wszystkim, że już nie ma wyjścia z sytuacji, Bóg przychodził i jest napisane: swoim mocnym ramieniem poddźwigał ludzi. Nie wiem, czy tak macie. A czasami zapominamy o tym, że ten Jezus, który przyszedł, to jest ciągle Bóg mocny, potężny. To jest ten, o którym Boże Słowo mówi: silny, potężny w boju. On ciągle walczy, On ciągle walczy. Kiedy On idzie do walki, czytamy wszystkie te miejsca Bożego Słowa, kiedy Izrael ma podejmować walkę i czasami przecież to, ilu ludzi szło do walki, wskazywało, że oni nie mają szans. Ale jest napisane: ale Pan szedł przed nimi i pobił Amalekitów, pobił Filistynów. Bóg jest wciąż tak potężny.
Nie ma takiej armii, nie ma takiego problemu, z któremu On nie byłby w stanie sobie poradzić. Jezus jest Bogiem mocnym, co też nawiązuje do imienia Immanuel, Bóg z nami. Ten potężny Bóg, obecny dzisiaj również poprzez swego Ducha Świętego, w tych, którzy otrzymali Ducha Świętego. Nadal ma moc, jest silny, nadal dotrzymuje przymierza. A Jan w objawieniu mówi o nim tak: i widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny, prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jak płomień ognia, na głowie jego liczne diademy, imię swoje miał wypisane, lecz nikt go nie znał, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Pan. To jest opis Jezusa. I mowa o tych wszystkich przymiotach, które ma Bóg. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Pierwszy rozdział Ewangeliana. Wypisane ma Słowo, a szata zmoczona we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. On walczy, nazywa się wierny i prawdziwy, sprawiedliwie sądzi. To jest nasz Jezus. Silny i potężny. Abiat, ojciec wieczności, lub inaczej ojciec przedwieczny, ojciec na wieki. I różne tutaj są tłumaczenia tego imienia, ale dla mnie najważniejsze w tym jest to, że mój Mesjasz, Jezus Chrystus, tak jak Boże Słowo mówi, jest wczoraj, dzisiaj i ten sam na wieki. Czyli On się nie zmienił. Nie zmienił, On jest taki sam na wieki. Nie musi się obawiać, że nagle coś się stanie, On się zmieni i zmieni się rzeczywistość wokół nas. Nie, Boże Słowo mówi, że On jest wciąż taki sam na wieki. Sar Shalom, czyli Książę Pokoju. I kiedy poczytacie Boże Słowo, to wiele tam znajdziecie na temat pokoju i że to jest istotny element Królestwa Mesjańskiego w ogóle w nauce proroków. Izajasz bardzo dużo na temat pokoju mówi, tego szalom, ale to, co trzeba pamiętać, że w języku hebrajskim szalom, to pojęcie jest znacznie bogatsze niż tylko pokoju w znaczeniu dzisiejszym. Mieści ono w sobie również dobrobyt, pomyślność, cały zespół dóbr materialnych i duchowych. Ale kiedy ja myślę też o tym szalom, o tym prawdziwym pokoju, to przypomina mi się Paweł, kiedy mówił w liście do Rzymian w 5 rozdziale: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jedyny i prawdziwy pokój jest w Jezusie Chrystusie. Człowiek jest zgubiony, jeśli nie ma oddanego życia, jeśli jego życie nie jest oddane Jezusowi Chrystusowi. To jest niesamowite. Usprawiedliwienie z wiary. Nie zapracowaliśmy, nie zrobiliśmy nic, żeby to zbawienie osiągnąć. A Paweł mówi: teraz mamy pokój z Bogiem, ten prawdziwy szalom. To prawdziwe błogosławieństwo. Bo byliśmy oddzieleni, grzech nas oddzielał, żyliśmy w ciemności. Robiliśmy to, co nasze ciało chciało, co chciały nasze pożądliwości i co nas bardzo często pakowało w coraz to większe problemy. Ale Paweł mówi: usprawiedliwieni pokój mamy z Bogiem. Do Efezjan później Paweł napisze: byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej, obcy przymierzą, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ja tak żyłem. Nie miałem nadziei. No, o Bogu wiele wiedziałem, jakoś tam teoretycznie, co nieco myślałem, że... Znaczy, nie kwestionowałem Jego istnienia, może tak to powiem. Może byłem zbyt młody, żeby to kwestionować. Ale żyłem bez Boga na świecie. Co chciałem, to robiłem. Jak chciałem, tak postępowałem. Tak wyglądało moje życie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. Cudowny Książę Pokoju. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań, przepisów,
aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego człowieka, pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych, domownikami Boga. Ten pokój to błogosławieństwo, które, tak jak czytaliśmy, różne dobra ma w sobie, tak, materialne i duchowe. A zobaczcie, ile tych duchowych rzeczy mamy. Mamy pokój z Bogiem, z dwojga jedność powstała. Nie jesteśmy jakimiś tam ludźmi, ale Boże Słowo mówi, że dzięki temu pokojowi przez krew krzyża staliśmy się współobywatelami świętych, domownikami Boga. Domownik to ktoś, kto przebywa w domu. Kto jest częścią rodziny. Paweł mówi, staliście się rodziną w Bogu. I tak jest. I tak jest. Ten pokój daje nam zbawienie, pojednanie. Dlatego, kiedy myślę o narodzeniu Jezusa 2000 lat temu, to jest takie ważne. Nie chodzi tylko o kolędowanie. Nie chodzi tylko o to, żeby się powzruszać pasterkom i innymi rzeczami. Fajnie, że możemy te rzeczy widzieć, przypominać, czy próbować sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Ale chodzi o naszą wieczność, którą Bóg nam zagwarantował w Jezusie Chrystusie. Nie troszcie się o nic, mówi Paweł do Filipian, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście i słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. To jest niesamowite, że kiedy żyjemy według Bożych wskazówek, kiedy stosujemy Słowo w naszym życiu, to Słowo, które On nam daje na kartach Biblii, które słyszymy, które też widzimy w życiu innych ludzi, to jest napisane, że Jego pokój będzie z nami. A Bóg pokoju, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych. Nawet w takich prozaicznych rzeczach nie troszcie się o nic. Słuchajcie, ile mamy dzisiaj trosk. Ktoś pracę traci. Jak to będzie? Jak się utrzymamy? Ktoś ma rodzinę na utrzymanie. Jak to będzie? A słyszysz, że różne rzeczy się dzieją. Jak to będzie? Diagnoza najnowsza lekarza mówi, że nie wiedzą, co ci jest, jak ci pomóc. Jak to będzie? Twoje dzieci są w wieku nastoletnim i nie wiesz, jak wybierają, albo to jak patrzysz, jak wybierają, zaczyna cię przerażać. Jak to będzie? Trosk nam nie brakuje. Macie troski? No, ja też. Mamy je. Ale Boże Słowo mówi, w modlitwie, w błaganiach, dziękczynieniach powierzcie te prośby wasze Bogu. Bo kiedy to z tym przychodzisz pod krzyż, zostawiasz to pod krzyżem, to przychodzi pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, bo rozum ci może mówić, jest beznadziejnie i z tego już nie ma wyjścia. I rozum najczęściej to robi. Nasza logika czasami jeszcze bardziej nas dołuje niż podnosi. Paweł mówi, a pokój Boży przewyższa wszelki rozum, strzec będzie waszych serc i myśli waszych w kim? W Chrystusie Jezusie. To jest ten element, którego nie może zabraknąć. Nie może zabraknąć Jezusa. Kiedy nie budujemy naszej relacji z Bogiem, kiedy nie czytamy Bożego Słowa, nie modlimy się, kiedy nie mamy swojego cichego czasu z Bogiem, nie budujemy swojej wiary. I powiem wam, ten stres związany z troską będzie nas zabijał. Ludzie chorują, coraz więcej chorób związanych jest ze stresem. Po prostu ze stresem. Lekarze biją na alarm. Stres jest tak wyniszczający, że coraz więcej nowotworów, zawałów, wylewów, udarów, rzeczy, które i w coraz to, i ta granica wieku jest coraz niższa. Nasze dzieci nie są pozbawione stresów. Kiedyś to była bardziej beztroska, dzisiaj jest więcej stresu. Ale Boże Słowo mówi, jest pokój, który jest ponad wszystkim, który jest w Jezusie Chrystusie. Kiedy żyjemy według Jego wskazówek. To jest chaos w czasy, w których żyjemy. Ale istnieje też Bóg pokoju. Pamiętacie, pierwsza księga Mojżeszowa mówi, że ziemia była chaosem, a Duch Boży odnosił się nad
nad wodami, a potem Bóg rozpoczął swój proces twórczy. Widzicie, dzisiaj jest ziemia chaosem. Może nasze życie jest chaosem, ale chcę ci powiedzieć, jest Bóg, który jest księciem pokoju i któremu, jeśli zaufasz, to Jego pokój wypełni twoje życie, bo On jest ponad wszelki rozum. Aby móc doświadczyć tego pokoju, potrzebujemy poznawać Jezusa. I Piotr o tym mówi: łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez co? Co to jest napisane? Przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zbyt często to nam nie wychodzi, bo nie stawiamy na poznanie Jezusa. Nie mamy czasu na to. Nie mamy czasu na poznawanie Boga. Ja chciałbym was zachęcić. Ten czas świąt, kiedy jesteśmy swoimi rodzinami, to jest naprawdę bardzo dobre. I spędzajcie ten czas, bo go jest niewiele. Za chwilę znowu proza życia, praca i... Ale nie możesz zapomnieć o Jezusie Chrystusie. Potrzebujesz tego, ponieważ inaczej ten pokój i ta łaska się nie rozmnożą w twoim życiu. Troski codzienności cię przygniotą. Potrzebujesz poznania Boga. Tego, jakim On jest. Tego, kim On jest. Potrzebujesz poznania Jezusa Chrystusa. To, jak wygląda ta Jego moc. To Jego współdziałanie z nami. Kiedy poznasz, jaki jest Bóg, kiedy zrozumiesz Jego moc, kiedy poznasz Jego miłość, kiedy doświadczysz Jego zachęty, kiedy zobaczysz Go zwyciężającego, poznasz i zrozumiesz, że z Bogiem pokoju wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest możliwe. Ale nie rodzi się to samo z siebie. Nie przychodzi podczas snu. Pochodzi z twojego poznawania Boga. Nasze życie zbyt często pełne jest paniki, lęku, bo to związane jest z brakiem poznania. Czasem kiedy rozmawiam, kiedy sam siebie nieraz słucham, ale rozmawiam z innymi ludźmi i oni mi mówią, ale to jest niemożliwe. To jest... Ja mówię, przepraszam cię bardzo, ale w jakiego Boga ty wierzysz? Bo Bóg, o którym ja czytam na kartach Bożego Słowa, może wszystko. On mówi, że jest wszechmogący. I tak jest. Ten Zbawiciel, ten Jezus został nam dany. I dzisiaj moją modlitwą jest, bym ja i wy w tym okresie świątecznym mogli, abyśmy mogli na nowo odkrywać ten pokój. Może siąść i zastanowić się, gdzie jestem, jak wygląda moje życie. On nie daje takiego pokoju, słuchajcie, niestabilnego, jak daje. Wiecie, jak dzisiaj pokój wygląda. To po prostu każdy tam ma, mamy taką technologię, że jeden z drugim mają przycisk taki jeden i pilnują, że który będzie sam szybszy, tak? To jest taki pokój. Nigdy nie wiesz, co przyniesie jutro w tym świecie. Ale ten pokój, który daje Jezus, jest zawsze tym prawdziwym. Jezus sam powiedział o sobie, kiedy chodził po ziemi, mówi: ja daję wam pokój nie taki, jak daje ten świat. Bo on jest chwilowy, niestabilny. Dzisiaj tam jest wojna, jutro tam jest wojna. Mieliśmy już dwie światowe. Czy będzie kolejna? Tego nikt nie wie. Bo to nie jest ten pokój, o którym mówi Bóg, że On jest najważniejszy. Najważniejszy jest ten pokój, który On daje. On jest księciem pokoju. I chciałbym zakończyć słowami z objawienia. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. Jezus ma przyjść ponownie. I tak jak to było zaskoczeniem dla tych pasterzy, dla Heroda i dla wielu, wielu ludzi w tamtych czasach, i być może ci duchowi przywódcy, kiedy tak patrzyli 500, 600, 700, nie wiem ile lat, nie było tego Mesjasza, a rzeczywistość była jaka była, uśpili swoją czujność. Dzisiaj minęło 2000 lat. Ludzie mówią, a gdzie tam Chrystus przyjdzie, człowieku, wszystko się rozwija, technologia, jesteśmy coraz bardziej niezniszczalni. Ale powiem wam, Jezus przyjdzie. I tak jak wtedy to było zaskoczeniem dla wielu, tak samo kiedy przyjdzie powtórnie, to będzie zaskoczeniem dla wielu. Dlatego zanim On odszedł z tego świata, On ciągle powtarzał: czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ów dzień nastanie. Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie z swoimi aniołami, ale to już nie będzie przyjście, wiecie, gloria, gloria in excelsis Deo. To już będzie przyjście, w którym zabierze swój Kościół i ostatecznego rozliczenia się z ludzkością, z diabłem i z tymi wszystkimi złymi rzeczami. On przyjdzie. A ja się modlę, aby łaska i pokój od tego, który był, który ma przyjść, była obecna w twoim życiu.
Amen. Powstańmy.